W naszym programie przyszła pora na potrójne espresso i łączymy się z eurodeputowanym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Nowej Lewicy Bogusławem Liberackim oraz posłem Prawa i Sprawiedliwości Leszkiem Dobrzyńskim. Dzień dobry panom. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że święta minęły pozytywnie i macie jeszcze kilka wolnych dni przed sobą. My zajmiemy się na początek prasą i publikacjami. Otóż Gazeta Rzeczpospolita wspólnie z Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej IBRIS opublikowała informację, zgodnie z którą 41% ankietowanych uważa, że poziom bezpieczeństwa Polski w ostatnim roku w porównaniu do 2021 się zwiększył. I najwięcej osób zadowolonych z tego stanu to są zwolennicy rządzącego obozu. W opozycji większość stanowi widzów TVN24, czytelników Gazety Wyborczej, twierdzi, że poziom bezpieczeństwa Polski się zmniejszył, a wśród niezdecydowanych panuje zdecydowana przewaga osób, które twierdzą, że się jest tak, jak było, ale też sporo osób, które uważają, że się ten poziom bezpieczeństwa zwiększył. No i to jest pewne rozczarowanie dla tych, którzy prowadzą taką działalność mówiącą, że w Polsce jest niebezpiecznie, że rozbudowa armii nie działa i tak dalej, i tak dalej. A chyba dobra wiadomość dla obozu rządzącego, jak widzi to Bogusław Liberacki. Toż tak, ja generalnie jestem następującego zdania. To jest dobrze, że te 41% uważa, że poziom bezpieczeństwa się zwiększy. Mamy dwa pojęcia, które musimy rozróżnić. Poziom bezpieczeństwa i poziom zagrożenia. Oba te obszary się zwiększyły, czyli poziom bezpieczeństwa zwiększył się i do tego, że zwiększył się poziom bezpieczeństwa, w dużej mierze przyczynił się, o paradoksie, prezydent Rosji. Bo poprzez swoją agresywną, wręcz bandycką agresję na, agresywną politykę, bandycką agresję na Ukrainę, przyczynił się do bardzo silnej rewitalizacji NATO jako paktu. I jednocześnie musimy powiedzieć, że tenże przywódca Rosji pokazał, że potrzebne jest dużo bardziej sprawne, bardziej spójne działanie Unii Europejskiej i Unia również pod tym względem wydaje się, że w coraz większym stopniu spełnia swoją rolę i ostatnia chociażby decyzja o miliardach euro przeznaczonych na produkcję i zakup amunicji, żeby dostarczyć tę amunicję Ukrainie. A czy to pana zdaniem jakiś krok wiodący w stronę europejskiej armii? No bo Unia Europejska nie ma kompetencji do działań obronnych. Nie, nie ma kompetencji do działań obronnych. Czy to będzie krok w tworzeniu europejskiej armii? Trudno w tej chwili przesądzić. A pan byłby za stworzeniem europejskiej armii? To wszystko zależy na jakich zasadach i czemu miałoby służyć. Bo my pewne takie, tak powiem, zalążkowe formy mamy. Kiedy mówimy o kilku tysiącach żołnierzy, którzy mieliby wzmocnić ochronę granic, Frontex. I być do dyspozycji Frontexu. Natomiast co do samej armii europejskiej, pamiętajmy po pierwsze zasadnicza rzecz. To nie ma być wbrew NATO czy dla osłabienia NATO. Druga rzecz, to powinno być w ramach struktury natowskiej, ponieważ historia pokazuje, Europa sama w sobie nie jest w stanie zapewnić rozsądnej polityki równowagi sił i polityki obronnej. To Stany Zjednoczone po raz kolejny, jeżeli popatrzymy historycznie, to czwarty raz tak bardzo generalnie, przyszły z pomocą Unii, czy Europie, nie tylko Unii, Europie jako całości. Pierwszy raz po I wojnie światowej, drugi raz w czasie II wojny światowej, trzeci raz to był prezydent Reagan i kiedy było trzeba wygrać tę tak zwaną wojnę gwiezdną i Europę, Francję zwłaszcza przywrócić do NATO. I teraz czwarty raz, gdyby nie pomoc amerykańska, państwa europejskie nie funkcjonowałyby w ten sposób, jaki funkcjonują w sensie polityki antyrosyjskiej i polityki proukraińskiej, propokojowej i polityki integrującej Europę. Natomiast poziom zagrożenia, on jest duży i miejmy świadomość, że tego, że zagrożenie militarne wciąż się utrzymuje, tego nie wolno lekceważyć i nie wolno lekceważyć również kroków podejmowanych i działań dla wzmocnienia armii polskiej. To jest kluczowa sprawa.
Mamy pewne zaległości, musimy te zaległości po prostu odrobić. I druga rzecz, bardzo bieżąca, o której przecież we wszystkich mediach każdy rozsądny to zauważa, a w mediach się mówi, to jest być może zagrożenie terrorystyczne ze strony Rosji na infrastrukturę wrażliwą. Popatrzmy, mamy mapy rysowane na Bałtyku, jak poruszają się rosyjskie statki i okręty, bo to dwie kategorie, które się tam poruszają. I zawsze jakoś tak trafiają, tam gdzie są farmy wiatrowe, tam gdzie są rurociągi czy kable telekomunikacyjne. Więc należy się spodziewać, że w ramach odwetu, bo Rosja używa takich sformułowań, Europa musi spotkać się z naszym odwetem, odpowiednim do tego, w jaki sposób Europa to nam nawet chodzi. W ostatnich godzinach dosłownie słyszymy z Kremla takie pomruki, a do portu w Hamburgu, zdaje się, wpłynął statek rosyjski, który wiózł zboże z Gdańska na zachód i ten statek zderzył się z jednym z wiatraków na Morzu Północnym. Rozwiązanie może było to, że była ciężka pogoda, ale tak czy inaczej sprawa dosyć zdumiewająca. Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan jest również w podkomisji stałej do spraw struktury sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Czy ten sondaż, który przed chwilą cytowaliśmy o tym, że Polacy czują się pewniej niż rok temu, pana dziwi? Dziwić chyba nie ma co. Co najwyżej może dziwić ta druga część, chociaż to też jest w jakiś sposób wytłumaczalne. Rzeczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy mamy z jednej strony wyraźny wzrost siły polskiej armii, już w tej chwili, tak zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Mamy zapowiedziane i to już niejako realizowane w pewnym sensie zakupy uzbrojenia. To jest dla wszystkich, to powinno być dla wszystkich jasne i oczywiste, że tutaj pewnie nasza warto siła dodać, bo to się nie, mało kto o tym wspomina, że te 250 najnowszej czołgów Abrams, najnowszej wersji, zakup był ogłoszony w lipcu 2021 roku, kiedy ruszyła rosyjska akcja, czy rosyjsko-białoruska akcja Śluza i potem we wrześniu, oczywiście, październiku, listopadzie mieliśmy te wybryki. Mamy także zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mamy również zapowiedź, co też zostanie zrealizowane już w lipcu, tak? Całkowitej odmiany pewnej filozofii NATO. Polska ma być takim, nazwijmy to, taką bazą NATO, taką bazą dla sił NATO, jak kiedyś była Republika Federalna Niemiec, tak? Czyli mamy być tym państwem granicznym, które mówiąc wprost, no, żeby nie powiedzieć frontowym, które graniczy z agresywnym sąsiadem, z Rosją, i dlatego mamy być zabezpieczeni, tak, poprzez siły NATO. I teraz druga strona z kolei, bo ktoś się spyta, no skoro jest tak dobrze, to czemu tylu Polaków w tym sondażu może odczuwać również niepokój? No ale też wszyscy wiemy, że płyty tektoniczne polityki międzynarodowej wokół nas ruszyły i ruszyły dosyć gwałtownie. Mamy oczywiście ten najgorętszy problem, czyli wojnę na Ukrainie, ruską inwazję na Ukrainę. Mamy także inne, nazwijmy to, pewne światowe takie pomruki, sygnały, powiedziałbym, pomruki, no, żeby to porównać trochę do przyrody, tak jak wulkan kiedyś szykuje się czasami, tak, do wybuchu, gdzieś ta para, gdzieś to ciśnienie szuka ujścia. Mówię tutaj o tych sygnałach SIN. Mówię tutaj o tym wszystkim, co dzieje się w polityce międzynarodowej, co nie działo się przez kilkadziesiąt lat tak wyraźnie dla nas i tak blisko nas. Tak? Oczywiście te płyty, mam nadzieję, za jakiś czas znowu w pewien sposób się międzykontynentalne uspokoją. Znowu tak, jak to bywa w przyrodzie. Miejmy nadzieję, bez większej eskalacji niż jest w tej chwili, ale my musimy być przygotowani na ten gorący czas, na to wszystko, co dzieje się wokół nas, i to robimy. I to robimy zarówno w skali naszej Polski, ale też i polityki międzynarodowej. Chciałbym powiedzieć, bo tutaj była mowa o siłach zbrojnych europejskich, tak? I oczywiście każdy powie, i my się tutaj z tym zgadzamy, że te siły powinny być wzmacniane. Każdy kraj powinien spełniać co najmniej tą rolę, tą zasadę, tak? 2% PKB przeznaczanych na obronność, bo trzeba wszystkim wiedzieć, że i Europa, ale też i, no, i inne państwa NATO zostały rozbrojone
w porównaniu tak do tego gorącego okresu zimnej wojny w sposób naprawdę dramatyczny i nawet w tej chwili ta dyskusja wokół tego, jak dostarczyć Ukrainie pociski artyleryjskie, te 155 mm, no świadczy o tym, jak wielki to jest problem, tak? Bo to, że Niemcy mają problem na przykład, tak, żeby uruchomić czołgi swoje, tak, Leopardy, które w dużej mierze stoją, mówiąc wprost, gdzieś tam na zardzewiałych gąsienicach w pewnej przenośni, tak, bo mają problem z własnym przemysłem, tak, bo ten przemysł został przestawiony absolutnie na taką pokojową, pokojową egzystencję. Produkcja odbywa się na zasadzie manufaktury, a nie taśmowo, ogłoszony, prawda? Został ogłoszony, jak to kiedyś mówił Fukuyama, koniec historii, wszystko miało być dobrze, wszystko miało opierać się na zasadach handlu, no a tutaj przyszła klapa i w zasadzie wiele państw zbudziło się z ręką w nocniku, mówiąc obrazowo, jeśli chodzi o obronność, o możliwości przemysłu, no i stąd w tej chwili wielki ambaras, jak zaopatrzyć Ukrainę w uzbrojenie. Warto pewnie przypomnieć, że ten proces przezbrajania polskiego wojska, zakupów uzbrojenia zachodniego, wzmacniania naszych możliwości produkcyjnych, czy huty Stalowa Wola, czy jak ostatnio Bumaru Łabędy, no odbywa się cały czas przy kanonadzie opozycji, która jest przeciwko temu. I to jest dość może nieciekawa okoliczność, bo wypadałoby tutaj współpracować. Opozycja mówi, że będzie rewidować te plany, że to trzeba będzie zobaczyć, czy my rzeczywiście tyle tego potrzebujemy. Pana posła Liberackiego kolega kiedyś z ław ministerialnych SLD mówi, po co nam te rakiety i haubice. No, może to zrozumienie jakoś dociera, że jesteśmy krajem frontowym i trzeba coś z tym zrobić. I kolejny, proszę państwa, sondaż, o którym chciałem powiedzieć. To jest sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej i Radia RMF FM, w którym 19% uważa, że na Polskim Ładzie straciło, to jest po rozliczeniu podatku PIT w tym roku, no ale 44% uważa, że zyskało, że ich się sytuacja poprawiła, więc nie taki ten nowy ład straszny, jak go malują. Podniesienie progu podatkowego do 30 tysięcy złotych z 3 tysięcy z kawałkiem tego progu, w którym nie płacimy podatków, zrobiło jednak różnicę. Bogusław Liberacki, eurodeputowany Prawa. A kiedy pan rozliczył PIT, tak? Przecież zapytam pana. Rozliczyłem PIT mniej więcej 3 tygodnie temu. A, i ładnie. Gdyby pan mnie zapytał, to w tych 44% też bym się zmieścił, bo niespodziewanie otrzymałem ten zwrot jako nadpłat. Nie no będę wymieniał kwotę, ale wszystko jedno, jaka by ona nie była, po prostu to nastąpiło. Tutaj jest problem, panie redaktorze, nie tyle w finalnej sprawie, jak to ten Polski Ład się zakończył, tylko w jaki sposób ten Polski Ład został wprowadzany. I tu musimy się zgodzić, że na początku był to wielki niewypał, że było do końca nie do końca jasność, wreszcie kto według których reguł ma się rozliczać. Nowy Ład czy stara podstawa podatkowa. Natomiast co niewątpliwie jest dobrze, to jest zwiększenie podstawy wolnej od opodatkowania. I co to tutaj klub Lewicy nigdy nie miał nic przeciw temu, żeby tak to się działo. Żeby podstawę po prostu radykalnie zwiększyć, dlatego że ludzie są niezamożni, tak delikatnie mówiąc. Tak czy inaczej w tej chwili są szacunki ekonomistów, że około 2 miliony rodzin żyje na granicy biedy. Może nie ubóstwa, ale biedy i poniżej biedy dopiero jest ubóstwo. Także z tego punktu widzenia finał wydaje się lepszy niż się spodziewano. I to może być powód do zadowolenia. Natomiast jest kwestia podstawowa. I to jest odpowiedzialność każdego rządu i obecnego też. To jest takie poczucie stabilności. Stabilności, niezmienności i klarowności reguł gry. Dlatego, że tak skoro pan spytał o moim przypadku, ja w ogóle nie, wydawało mi się, że wypełniłem wszystko zgodnie z moją wiedzą, a jako ekonomista wydawało mi się, że no, w miarę wiem, to Urząd Skarbowy sam mnie skorygował, naliczając te kwoty, które otrzymałem jako zwrot. Także dalej pozostaje ten postulat,
porządku w stanowieniu prawa. Natomiast jeżeli jest 44% zadowolonych, to w tych 44%, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie wyniku, że tak powiem, rozliczenia podatku, to ja też bym się znalazł. W takim razie Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Też trzeba zacząć od wyznania, kiedy złożył pan zeznanie. No, zeznanie złożyłem chyba gdzieś koło miesiąca temu. Rzeczywiście ten zwrot już przyszedł. Muszę powiedzieć, że chociaż ekonomistą nie jestem, to ten zwrot od razu mi się pojawił przy wypełnianiu. Natomiast muszę powiedzieć też tak, że w tym wypadku, bo tutaj rozmawiamy, pytanie zaczęło się od pewnej, nazwijmy to, statystyki, od pewnego badania. Natomiast tutaj rozmawiamy również o sprawach, które są wymierne, które są wyliczalne. I z jednej strony mamy dane, które mówią wprost, że wiele dziesiąt, już nie pamiętam, około 20 miliardów złotych trafiło z powrotem do kieszeni podatników w postaci tego zwrotu, tak? I to jest po prostu fakt. Mamy tutaj również badania, które wskazują, że Polska, jeśli chodzi o Europę, ma najniższy klin podatkowy, czyli mówiąc krótko, podatki są najmniej dotkliwe dla rodzin, na przykład z dwójką dzieci, jeśli chodzi o Europę. No i to jest fakt, znowu, z którym trudno dyskutować. Tego badania nie przeprowadzała, nie wiem, jakaś pisowska instytucja czy jakiś urząd. No i z tego się wypada cieszyć, tak, że jak najwięcej pieniędzy zostaje w kieszeniach Polaków. Warto iść tym śladem, dbając oczywiście jednocześnie o finanse państwa, bo tutaj znowu trzeba zaznaczyć, że wszystko to obniżanie podatków, tak, jest możliwe dzięki temu, że finanse państwa są stabilne, tak, że został w dużej mierze zahamowany wypływ pieniądza, że zostały ograniczone w dużej mierze mafie VAT-owskie, no bo gdyby nie, no to skądś te pieniądze dla państwa, dla funkcjonowania państwa należałoby znaleźć, tak? No a tutaj nie dość, że te pieniądze zostają w kieszeniach Polaków, na co warto znowu przypomnieć, niesłychanie narzekają niektóre samorządy, które krzyczą, że to jest ograbianie samorządów i tak dalej. Cóż to jest to ograbianie samorządów? To jest to, że Polacy po prostu płacą mniejsze podatki. No więc mamy do wyboru, tak? Albo dać więcej pieniędzy pani Dulkiewicz, żeby nie płakała, albo zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. Wybór, jak to mówią, należy do wyborców. No to ja się też muszę w takim razie tutaj państwu zwierzyć, że ja wypełniłem oczywiście swój PIT o godzinie 23 2 maja, czyli 50 minut przed terminem, no ale tak mam. Teraz kolejny temat, który troszkę to odchodzi od naszych zwykłych rozważań. Otóż Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Hiszpanii żąda od Polski, by zwolnić z aresztu Pabla Gonzaleza. To jest hiszpański dziennikarz, jak słyszymy, człowiek absolutnie niewinny, który prowadzi działalność dziennikarską, no i został przez Polskę tutaj oskarżony o szpiegostwo. Według naszych tutaj agentów jest to człowiek, który śledził córkę Borysa Niemcowa, zabitego w 2015 roku, Żannę Niemcową, i jej kontakty. Sam Gonzales, urodzony w 1982 roku w Moskwie, ma ojca Hiszpana, skąd nazwisko Gonzales, ale masz też drugi paszport rosyjski, w którym czytamy, że nazywa się Paweł Rubcow. No i do czasu wyjaśnienia jest trzymany w areszcie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oszczędnie, jak czytamy w gazecie, dzienniku Gazeta Prawna, gospodaruje informacjami na temat zarzutów. Oficjalnie nie wiadomo, czego dotyczy obszerny materiał dowodowy, ale pan Żaryn twierdzi, że Gonzales inwigilował rosyjską opozycję i chociażby kopiował listy, jakie znajdowały się na laptopie pani Niemcowej. Tutaj z drugiej strony słyszymy o tym, że w Polsce nie ma wolności słowa, że został powołany fundusz gdzieś w Niemczech, który zbiera pieniądze i wpłaca na gazety opozycyjne. Jak to wszystko legendę czarną wokół Polski, która jest tworzona, widzi Bogusław Liberacki, eurodeputowany Prawa i SLD, przepraszam, Nowej Lewicy. Jeszcze nie. Ale wszystko przed panem. Ale zauważyłem jeszcze, że pan poseł Dobrzyński na minutkę, bo to już jest końcówka naszego czasu. Także
Jesteśmy otwarci, panie Eurofośle. No, panowie, to te sprawy poza anteną, teraz spróbujmy na temat, czyli zarzuty wobec Polski, sprawy aresztowania dziennikarza, no i gdzie jest sprawa ewidentnie szpiegowska, więc wszyscy powinni siedzieć cicho, no i z drugiej strony zarzuty wobec wolności mediów w Polsce, ja nie zauważyłem, by były w jakikolwiek sposób krępowane, ale może ja się nie znam. Toż czy znam, czy nie znam. Wiemy, że były ratingi robione pod względem wolności prasy i wolności słowa. Polska w swoim czasie była dosyć nisko w tych ratingach. Wiadomo, sprzed dwóch dni awansowaliśmy o kilkanaście pozycji w górę. Czyli z tego wynika, że jednak coś pozytywnego zaczęło się dziać i ja to przyjmuję z zadowoleniem, że jeżeli cokolwiek dzieje się pozytywnego w sensie wolności słowa, prasy, swobody, wypowiedzi, to jest rzecz ze wszech miar godna podkreślenia. Bo to nie jest kwestia tylko obciążająca obecną władzę, to jest kwestia także reputacji Polski, naszej ojczyzny, więc to ma znaczenie kluczowe. Teraz jeżeli chodzi o sam ten przypadek. Otóż musimy mieć bardzo dużą świadomość tego, iż czasy są takie, jakie są. Musimy wiedzieć, że bardzo silnie jesteśmy poddawani, a być może jeszcze będziemy mocniej poddawani tym tak zwanym hybrydowym oddziaływaniom, czyli wrogiej propagandzie, przekonywania społeczeństw do... Panie pośle, i ostatnie zdanie, bo musimy oddać głos panu. Czyli tak, trzeba to bardzo rzetelnie ocenić. Wiedzieć o tym, że dziennikarza będą bronić i wszelkiego rodzaju media, ponieważ jest to solidarność dziennikarska. Wiemy, że dziennikarze mają inny status, także z naszego punktu Polski, na Polsce ciąży obowiązek bardzo rzetelnego udowodnienia. I nie wykluczajmy, że mogło to być po prostu działanie szpiegowskie, ale to trzeba udowodnić. Leszek Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie może ci sami publikują te rankingi wolności prasy, którzy bronią człowieka oskarżanego przez polskie służby o bycie rosyjskim szpiegiem. Ja tutaj nie odczuwam solidarności dziennikarskiej z takimi ludźmi. Panie redaktorze, durnowate, przepraszam za to słowo, rankingi. Możemy się oczywiście nimi przyjmować i o nich dyskutować, ale równie dobrze możemy podyskutować, jak to naprawdę w Polsce jest. No, jeżeli rozmawiam teraz z panem eurodeputowanym, no to niech powie, tak, jakie tu mamy w Polsce przykłady, nie wiem, gnębienia dziennikarzy, zakazywania głosu. Może w tej chwili pan eurodeputowany Liberacki miał jakoś ograniczany głos w tej audycji, tak? Jedyne zagrożenie, jakie widzę, i może to jest powód, że w tych rankingach zajmujemy jakieś tam odległe pozycje, jest to, że na zewnątrz dobiega głos opozycji, mówiący o tym, że trzeba, nie wiem, zlikwidować TVP Info, zwolnić dziennikarzy, którzy mają trafić do więzienia potem wedle niektórych wypowiedzi. Może taki głos przesiąka. Pojawiają się też głosy, że... I może taki głos przesiąka na zewnątrz. Dzięki temu ktoś mówi, o, to w Polsce rzeczywiście no, wolność mediów jest zagrożona, no bo tam chcą dziennikarzy wsadzać do więzienia i chcą rozwiązywać telewizję. No ale dziennikarz nazywa się Gonzales albo Rupcow. Może to jest powód. Natomiast jeśli chodzi o tegoż dziennikarza oskarżonego o szpiegostwo, ja powiem tak, im dalej od Polski, tym pewne sprawy związane z Rosją widzi się całkowicie inaczej, tak? Tak, tak, dokładnie. My mamy setki lat doświadczeń, jeśli chodzi o Moskali. Zarówno sprawa tak owego dziennikarza, ale na przykład sprawa zboża ukraińskiego, to i zagrożenia rosyjskiego. Panie pośle, wszystko jest widywane. Kończymy już tą rozmowę, ponieważ kończy nam się czas na potrójne espresso. Bardzo dziękuję panom. Eurodeputowany lewicy Bogusław Liberacki i poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński byli naszymi gośćmi. 4 maja w ten sposób kończymy. A my za chwileczkę powitamy w naszym studiu Łukasza Jasinę, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We'll be right back.